Pierwsze nagranie pochodzi z kanału YouTube Mausan TV. Jest to krótkie nagranie z kamer bezpieczeństwa, w którym możemy zobaczyć coś niepokojącego. Możemy zobaczyć mały przedmiot, który zbliża się do Ziemi, następnie zwalnia, aż w końcu odlatuje. Co dziwniejsze, zwróćcie uwagę na zachowanie psów. Te to coś widzą i do tego podchodzą, więc zapewne nie zostało to dodane w postprodukcji. Więc jak myślisz? Coś paranormalnego, czy coś zupełnie normalnego? Kolejne nagranie pochodzi z kanału Eder Hernandez, który wraz ze swoim zespołem udał się do nawiedzonego miejsca, w którym to już był wcześniej, i został uderzony kamieniem w głowę, przez co jego śledztwo skończyło się w szpitalu. Tym razem powraca, aby przezwyciężyć strach. Pero qué ganan con estar castrando, güey? No creo tampoco, güey. Yo siento que ya lo habíamos visto, güey. Lo quitas ahí porque... Sí, sí, siguen escuchando esos putos ruidos, güey. ¿Qué tienes, pollo? Venga tu puta verga, güey. ¿Qué te pasó, güey? Me pasó, no sé qué verga me pegó. Algo me pegó en la cara. ¿Qué fue esa mamada? ¿Qué fue esa mamada, güey? A mí me pegó en la pierna, güey. ¿Qué fue esa mamada, güey? No sé. Carnalito. Po kilku minutach zaczęli słyszeć dziwne dźwięki i zostali przez coś zaatakowani. Jednak to, co nagrali później, jest straszniejsze. Mira, yo aquí dejé la gorra, papi. ¿Ya viste? Neta. Aquí arriba de la maleta. ¡Chinga tu madre! No sé, verga, yo esa cubeta no la había visto yo, güey. Esa cubeta yo no la había visto. Fue esa, Mira mi gorra, carnalito. Mira mi gorra. No es mamada, güey. No es mamada. Esta mamada que. Y mira, güey, le echaron un polvo arriba. Abajo. ¿O es de la misma esta? No sé, güey. Creo. Pero no te arriesgues, Verga, güey. Esa madre que fue, carnalito. Aquí arriba. Es que ya no se sabe, güero. Es que huele feo, güey. Como a. Como a cuando hacen menjurjes de... Sí, sí, pero como... Para curación, ¿no? Ándale. A mí me da dolor también como a este... ¿Cómo se llama? Lo de... ¡Mira, mira, verga, verga! Allá va alguien, güey, allá va alguien. ¿Dónde? Te lo juro por Dios que va alguien, carnal. Allá va alguien. Esto... Cuidado, no se me vayan a caer, verga. Cuidado. Hijo de su puta madre, güey. Hijo de su perra madre, güey. Si era alguien, carnal. Te lo juro por Dios, güey. Verga, pero no subió las escaleras. No sé si. ¿Qué, güey? No, yo. Si había alguien, güerito. Sí lo vi, güey. Te lo juro que sí lo vi, carnal. No, yo sí lo vi clarito y lo tuve que haber grabado. No hay nadie, güero. Mira, güey. Gdy wszyscy są na dole, na drugim piętrze zauważają sylwetkę jakiejś postaci, która zaczyna uciekać. Cała ekipa postanowiła go gonić, ale kiedy są na samej górze, zdają sobie sprawę, że cokolwiek to było, to znikło. Trzecie nagranie pochodzi z kanału YouTube Exploring the Unknown. Tym razem Roberto i Isaac udali się do nawiedzonej rzeźni, gdzie nagrali coś ciekawego. So are you into the paranormal? Yeah, it's always kind of a fascination, like we were talking about, a fascination for me. I think it's a human fascination too, like we were talking about.
W pewnym momencie za mężczyzną możemy zobaczyć coś ciekawego. Postać cienia, która jest ledwo widoczna dla oka kamery, przechodzi z lewej do prawej strony, a następnie znika. Przedostatnie krótkie nagranie pochodzi z kanału Rota X, który nagrał coś przerażającego podczas śledztwa w rzekomo nawiedzonych ruinach. W pewnym momencie z okna na drugim piętrze wychyla się coś bardzo dziwnego. Ciemna anomalia, którą można zobaczyć dosłownie przez ułamek sekundy. Jak myślisz, co to było? Ostatnie nagranie pochodzi z kanału Omar Gosh TV, który postanowił udać się na samotne śledztwo do jaskini, w której rzekomo żyje Skinwalker. Po dotarciu na miejsce i wejściu do środka, zdał sobie sprawę, że najprawdopodobniej nie jest tam sam. If you want me to leave, can you do another knock? Okay, I'm not sure if that noise is so faint that you can't hear it on the camera, but I got supersonic hearing. I definitely heard something. W pewnym momencie usłyszał dziwne odgłosy dochodzące z wnętrza jaskini, ale to, co udało mu się nagrać później, jest przerażające. Is there anybody in here? I'm scared of bears too, okay? Little Tommy knockers. I just saw something in the darkness. What the f was that? What? Bro. Oh my god, I'm using a gimbal right now. I just went crazy. Come on. Come on. There's something over there. There's something over there. There's something straight ahead. I don't know what the hell it is. Oh my gosh, what's going on? My gimbal, stop. What's going on? Oh, my gimbal's going crazy. Stop. Stop moving around.
Bro, this thing is like possessed. Stay straight, stay straight. I saw something right over there. W pewnym momencie Omar usłyszał głośny huk, ale gdy oglądał to w programie do edycji, zauważył coś przerażającego. Bladą, białą twarz, wyłaniającą się za rogu skały. Jak myślisz, kolejne paranormalne nagranie, czy kolejny fake?